stresujesz się? Nie. Nie? Ale tak nie, nie? Czy tak nie? Nie, tam już jestem obyta z kamerą. Ma profesjonalna youtuberka. Mam taką youtuberkę, że popo. Dobra. Hejoka wszystkim, witam was w kolejnym odcinku na naszym kanale. I dzisiaj przychodzę do was z odcinkiem, no dość nietypowym, ponieważ jest to odcinek z moją mamą. Hejoka, dokładnie tak. I ogólnie bardzo dużo osób prosiło mnie, żebym nagrała odcinek z moją mamą, bo tam co jakiś czas jakby, no wiesz, byłaś w tych moich odcinkach, gdzieś tam jakaś reakcja to była na coś. Dlatego często się tam chociaż troszeczkę na chwilę pojawiałaś. No i w końcu jesteś na odcinku, proszę bardzo, możecie przywitać moją mamę, napisać jakiś miły komentarz. I ten odcinek polega na tym, że ja wybrałam mojej mamie ubrania, je zamówiłam i teraz je dostałam. I właśnie teraz będę ci te ubrania pokazywać, a moja mama wybrała te ubrania dla mnie. Wszystkie ubranka są ze stronki Moski, to także serdecznie was tam zapraszam, no i oczywiście link w opisie. Dlatego, no zobaczymy, no ogólnie rzeczy mają cenę dość dużą, dość oj, ogromną! Ponieważ łącznie... Nigdy tak nie zaszalałyśmy. Łącznie wyszło za to wszystko 4000 zł. Kto nas z domu wyrzuci? Bez kitu, naprawdę! Tutaj jest jedna paczucha i tutaj, i druga paczucha. I w tej paczuszce są rzeczy dla mojej mamy, a w tej paczuszce są rzeczy dla mnie. I jakby moje rzeczy kosztowały 2000 i moja mama kosztowała 2000, dlatego no łącznie wyszło 4000 za te rzeczy, więc masakra. Ja będę dawała tobie ubranie, ty będziesz dawała mi. No i tak na zmianę będziemy się wymieniać i oceniać, czy coś nam się podoba, czy nie. I będziemy może też zrobić takie przymierzanie, że... Próbowałam już moją mamę namówić na to, ale moja mama się nie chce zgodzić. Ale po prostu możemy zrobić tak, że to, co ci się spodoba faktycznie i to, w czym będziesz się czuła pewnie, możemy pokazać, a to, co nie, no to najwyżej pokażemy tylko tak tutaj. Ja mogę wszystko przymierzyć, o ile te rzeczy mi się spodobają. Właśnie. Ale liczę na to, że tak, chociaż mamy trochę odmienny styl, tak no, szczerze. No i tak. Ale taki... raczej jak coś kupowałam zawsze, no to... No tak, bo to masz... większości. Ja to masz taki bardziej trochę high fashion. Styl, coś takiego, taki elegancki, tak. A ja lubię takie sportowe, żeby było sportowo, wygodnie i kolorowo, naprawdę, to jest takie moje takie trzy zasady, co nie? Trzymaj, coś się potukło! Co się potukło? Coś się potukło! Przepraszam, mamy te problemy techniczne. I starajmy się może to jakoś szybko pokazywać, bo tego jest bardzo dużo, powiem wam. No ale dobra, to co zaczyna? Ja mogę zaczynać, czy ty? Ja lubię takie rzeczy eleganckie, tak jak mówiłaś, dobrze mówiłaś. I zamówiłam ci sukieneczkę. Nie wiem, czy ci się będzie podobać i czy będzie dobry rozmiar. Coś w podglądzie. Taka sukieneczka. O jacie! Ej, śliczna jest! A to taki materiał fajny. No właśnie patrzę... Ale zaczęła się uciągać. Ale naprawdę jest prześliczna. I jest taka, wiecie. Rozmiarowo będzie na pewno dobra, bo to jest. Materiał jest taki dosyć uciągliwy. A to jest rozmiar eseczka chyba, albo XS-eczka. No ale jest chyba XS-ka, ale ona jest tak się fajnie uciąga, że. Jacie. Nie jeszcze ma obawy nie jest o też rozmiar. Taka długa. Wydaje mi się, że będzie przed kolana, więc nie będzie nóg. Zobacz, jaka hiszpanka fajna. No, ale podoba ci się? No, bardzo ładna jest, szczerze. A jeden strzał trafiony. Ale mi się spodoba, czy nie? Ej, no, nie wiedziałam, ona z tyłu jest dłuższa. Ja się nie mogę doczekać, aż to przymierzę, dobra? Więc teraz może od razu będziecie mieli taką przybitkę, jak to przymierzam. Teraz ja, kurczę, jak ty mi pokazałeś sukienkę, to może ja tobie też pokażę sukienkę. Ja nie wiem, czy ci się to spodoba, ale... Już widzę, że mi się podoba kolor. No, bo jest taka zielona, mama ogólnie bardzo lubi taki motyw, takiej, wiecie... Co to będzie, no, czy ja się proszę. W to wcisnę? Ja nie wiem, czy długość ci będzie odpowiadała. O Boże, taka dosyć... Długa! O, ale ładna! Ona jest bardzo długa, ale... Wiesz co, materiał tak podobny do tamtego, jaki fajny materiał. Właśnie to są identyczne materiały, tak teraz się obczają. W ogóle mam podobne wzory, to ja mam niebieski, a te zielone i to jest dłuższe. No piękna jest. Będziecie mogli zobaczyć. Tylko, czy ja się w to wcisnę? Myślę, że tak, ona jest rozciągliwa to samo, więc... Ale zobaczcie, jaka długa. Jest mega długa, ona jest tak do kostek, więc... No jak ma falbany na będzie dole. Się podobało, to babcia może skrócić, możemy ją poprosić. Jeszcze ma na dole taką falbanę, nie wiem, super czy jest. Widać. Dobra, więc uwaga, przymierzanko. Ale tak, piękna składamy. Sukienka, powiem, coś sportowego czy coś eleganckiego? Teraz coś sportowego, skoro tu mam eleganckie, teraz sportowe. Dobra, też sukienka, bo ja bardzo lubię sukienki, tylko o, bardziej taką sportową. Do Adidasów białych. Moim zdaniem rewelacja na lato. Zobaczcie. O kurde! No i, tylko mów ona prawdę, czy ci się podoba, czy ona nie. Ona nie jest za duża? Myślę, że nie, no zobacz, ona się tak wyciąga. Szeroka jest, a jaki to jest rozmiar?
Też S-ka czy XS-ka, już nie wiem, już XS-ki chyba brałam wszystko. No kurczę, ale w sumie fajna. Ale ładna, trochę elegancka. No, fajnie wyglądać, bo wiesz, jakbym miała taki brzuszek czy coś. Gdzie masz brzuszek? Na przykład tak, brzuszek? Może nie, bo ja nie mam normalnie, ale jak na przykład coś zjem... Ja to powiedzieć, że mam brzuszek. Ale jak na przykład coś zjem, to mam taki... Dlatego jak będę miała tą sukienkę, to wtedy nie będzie takiego... Tylko będę miała właśnie takie ładne, bo wiecie, bo tu są takie marszczenia, więc to jest fajne, żeby to zobaczyć. Po jednej stronie są marszczenia, bardzo fajne. I to jest na jedno ramię. Zresztą no zobaczymy, jak to przymierze. Fajnie zobaczymy, wyglądała. Jak to przymierze. Mam nadzieję, że będzie fajna. Ogólnie zapowiada się fajnie. Dobra, więc teraz moja kolejka, nie? Wiesz, sukieneczki eleganckie. I ogólnie przed odcinkiem tam się pytałeś mniej więcej, co byśmy chciały i tak dalej. I ja ci powiedziałam, żeby, znaczy ja się zapytam ciebie i ty powiedziałeś, żebyś chciała krótkie spodenki, co nie? No chciałabym. No właśnie, bo mama nie ma żadnych krótkich spodenek, mama jakoś tak nie lubi chodzić w krótkich spodenkach, ale by ci się przydało, bo nie masz żadnych, co nie? Dlatego ci wzięłam takie dresowe, luźne i powiem ci szczerze, że ja z Moskito też mam identyczne spodenki i mi się po prostu sprawdziły kozacko. Nawet na moim Instagramie niedługo, już albo widzę, nawet już teraz pojawia się zdjęcie. Więc to takie są. Wow. Ale są fajne, bo są luźne właśnie i to jest najlepsze w nich. I kieszenie mają. No, mają kieszenie, to też jest super właśnie. To jest też rewelacja. Zresztą widziałaś mnie w tych spodenkach i no naprawdę wiem, które to wyglądają. Są, no wiem, no. Z napisem Moskito tutaj. Mhm. To może jak już tak pokazuję, to może jeszcze jedno ci od razu pokażę, co? Jak już mówimy o spodenkach, tak, bo jeszcze jedno ci zamówiłam. Wyglądają wow. Tak, takie już to są bardziej szalone, to są takie bardziej stonowane. Czy będę w nich dobrze wyglądała? Takie Znaczy to powiem tak. Z lampasami. Jak dla ciebie to ładne, ale czy ja będę dobrze w tym wyglądała? No patrz, jak do tej bluzki ci pasuje. Mama, ty jesteś taka wariatka, że idealnie dla ciebie. Ale ja jestem taka krejzolka. Mam, Paulina. No ale co z tego? To musisz, wiesz, widzicie? Przez kolorowe ubrania właśnie z napisem tak... Moskito tutaj na boku. Mi się wydaje, że będą super. Nie wiem, no. Nie wiem, z takimi lampasami. No dobrze, zobaczymy. Dobra, teraz coś dla ciebie, może jakieś coś sportowego też, jak ty mi dałaś sportowe. Też mam dla ciebie spodenki. Ta-da! Ej, ale fajne, nie mam żadnych szarych spodenek. Jakie miłe no. Są! Boże, ale fajny materiał w ogóle. Jest na taką gumeczkę, tutaj ma też kieszonki. Napis fajne. I one mają takie fajne kurwy, patrzcie. One są takie jakby wycięte troszeczkę. I do ej, tego od razu są. Ci pokażę. Ta-dam! Jocie! Ej, ja widziałam na ich stronce ten komplecik, szczerze. Ładne, ja widziałam, jak przeglądam dla ciebie rzeczy i też bo myślałam, nie widziałam, że czy się będzie podobało, bo takie ma trochę rękawy. Szersze. Jak nie topesz takie, wiesz. No, zobaczymy jak przymierze, ale zapowiada się ciekawie. To jest bardzo fajny komplet. Właśnie na Moskito jest dużo takich fajnych kompletów. Tak, spodenki, bluzy, rzeczy. Dresy też mają super, więc no tego jest masa. No dobra, teraz ja mam ci coś pokazać. No dobra. Może ten komplet. No, coś widzę tutaj ładnego. Tutaj jest coś takiego. Bardzo wow. Ładny panterka. Panterka jest teraz modna, więc myślę, że to ci się spodoba. I jeszcze mam do tego bluzę. Nie no, super. O, i do tego jest taka lampasy bluza. Tutaj z panterki. Dres to jest, rozumiem? Tak, dres. I do tego bluza. I jeszcze bluza. No, do kompletu, ale ona jest duża bardzo w sumie. Ty, no ładne ale będzie to dobra, jest. Myślę, bo mi tak wygląda. No, oj, myślę... córka, jak ty mnie ubrałaś, młodzież. Myślę, że to będzie fajnie wyglądało. Bo właśnie no, one fajne. Nie są też te dresy takie przesadzone, tylko jest jeden ten lampas taki, wiecie. Nie no ładne, to mi się podoba. A ty lubisz panterkę, teraz panterkę jest modne, więc w sumie... Poczuję się, że to wcisnę. Myślę, że tak. Ale ładne, to mi się podoba. Tak mówiłam o tych kompletach z Moskito, to tutaj macie właśnie jeden, albo no w sumie dobra, dwa przykłady. To teraz coś... Ja wiesz co, ja dla ciebie bardziej oczywiście takie eleganckie rzeczy wzięłam, tak jak ci mówiłam. Więc teraz będzie znowu coś ładnego. Żadnego, jak eleganckie, to wiadomo, że ładne, co nie? Dla mamy. Ta-da! Tylko nie wiem, coś tutaj wisi. Jaka prześliczna! Jejciu, to jest sukienka, nie? Ale zobacz, jaka ładna. Ej, jest cudowna! W sensie... O, to wiedziałam, że ale ja wiem, to powiem szczerze, że wiedziałam, że jej się to spodoba. Bo ja uwielbiam dopasowane sukienki. Tylko w sumie jest na dugielka, więc nie wiem, za bardzo na teraz, ale ona... A, bo to jest przód, tył jest suwak. Niebówki, rękawki, wówki, fajny dekolt. Jeszcze teraz są one kwadratowe dekolty, więc to... Jest taki, to nie jest taki... Ale jest rozciągliwy. Jest rozciągliwy, jest, tak. To jest tylko jest taki, taki sztywniejszy tak, troszeczkę. To jest ale no fajnie, bo te rękawki będą ci tak, wiesz, tak fajnie tak trzymały się, bo jak będzie też zbyt taki, wiesz, płaski, to wtedy tylko ona to jest opadała. Nie na jest takie fajne. Ciepłe dni, to jest taka bardziej na jesień, ale jest wiosnę. Ale jeszcze w krateczkę. Czy nawet na zimę do tego narzucić jakąś kurteczkę i ej, fajnie. Dobra, to jest chyba jeden z moich faworytów, szczerze. Mam nadzieję, że fajnie będzie na mnie wyglądała. Ale jest miałowo chyba dobre takie no jak seska, nie? To się rozciąga, więc nawet jakbym, wiesz, był gdzieś za mało, to i tak się rozciągnę, więc myślę, że...
Dobra, teraz ja ci pokazuję. To jak ty mi pokazałaś na troszeczkę zimniejsze dni rzeczy, to ja też ci pokażę. I jest tutaj sweterek. Nie wiem, jak sprawdzam, to jest dość króciutki, ale mimo wszystko wygląda bardzo fajnie. Taką nadzieję, że taka narzutka. A ładne. No, ostatnio właśnie taki sobie fioletowy. No, chciałam taki. Tak, chciałam krótki, bo wiadomo, do samochodu to tak lepiej, wygodniej jest, jak jest króciutkie. No, ale wydaje mi się, że będzie fajne. Nawet nie, kolory ładne, bo do wszystkiego pasują. Do wszystkiego, co nie, bo beżowy, biały, czarny, no to tak naprawdę każdą rzecz no to mogę założyć. Przymierzyć. Teraz twoja kolej. Ta-da! Zobacz, milusie! Super! To jest taki jakby zamsz, ale taki... Milusi. Nie będzie się elektryzowało chyba. Bo ja mam takie coś, że przy zamszowych rzeczach strasznie mi się elektryzują włosy, ale wydaje mi się, że to takie nie jest. To jest taki bardziej... Taki welurek. Kocyk. Taki welurek to jest. Ale to nie jest takie typowo... No dobra, nie wiem. No może i... Ale! Super! Jeszcze jest krótki! Ale to się chyba nie będzie elektryzować, bo ja strasznie nie lubię, jak się coś elektryzuje, ale tak mi się wydaje... Jeszcze zielone, super lamsko! I to no. Są takie lampasy przez całą długość rękawu. I na rąk, oczywiście. No, ja kocham, jak dobrze mnie znacie, jak dobrze wiecie moi widzowie z Kali, no to ja uwielbiam. Dzięki! Jezu, jest super lamsko. Ładne, nie? No, fajny, jeszcze kieszeń. Super jest. Sukienka, jak tam mówisz sukienki, no to stwierdziłam, że ci wezmę. No. Taka troszkę bardziej elegancka i... Krótka. No tak, no ale ona będzie taka do kolana, tak myślę. Nie no, taka aż krótka mocno nie jest, taka jak będzie do kolana, to będzie okej, ale ładna, ładny materiał. Fajnie, i tutaj ma jeszcze taki dekolt w serek. Śliczna, taka jest bardzo wizytowa. Co prawda, boję się, żeby bardzo się elegancka. Ale no to możesz nawet założyć jakiegoś coś białego pod spód, żeby ci nie no to nie trzeba, ten ładny stanik założyć i jest git. No w sumie tak. Poza tym ona jest taka dosyć pomarszczona, więc nie będzie. Więc nawet nie będzie tego za bardzo widać. To też nie, bardzo ładna sukienka, taka bardzo elegancka, wizytowa. Tylko obawiam się co do długości. To zobaczę. Zastanawiam się, czy to przymierze, czy nie. Różowe? Różowe. O, różowe! No to jak. Ta-da! Co ty? To jest. Ej, coś pokażę! Taka sama, tylko fioletowa! Żartujesz! Serio! Aż jak się dogadał. Dobrze, że nie różowe, bo byśmy no, mogli. No, ale. A tak to możemy się zmieniać. No, w sumie racja. No, w sumie. Tak, bo one są bardzo duże, więc wydaje mi się, ale że. Ale ładny, materiał jest dobra, fajny. Taki jest mięciutki, milutki. Sprawia wymianka. Ściąga na dole wymianka. Ale ładny, co? No. Ale ty mi wziąłeś fajny kolor. No bo tak mi się wydaje, że niebieski będzie fajnie wyglądał, bo ty też masz ciemne włosy. To jest nie niebieski, tylko to jest taki. Miętowy. Miętowy, o. Ale ty masz ciemne włosy, więc fajnie będziesz miała je podkreślone. Dlatego, no widzicie, jak ładnie. Bardzo ładnie. A ja różowy, bo jestem fanką różowego, oni was modą moich różowych butków. Taka oversize'owa bluza, właśnie z logo Moskito. Ja tak właśnie zastanawiałam, czy kupisz mi jakąś bluzę, bo ty tak cały czas mówisz, że mam za dużo tych bluz, jak chcę jakąś bluzę, to mówisz, nie, nie kupuj, bo za dużo masz tych bluz. I tak właśnie chciałam, bo mam fajne te bluzy, więc fajnie, że no to widzisz, to masz. Sukienka na 18, na jakąś taką imprezę bardzo. Pewnie to będzie albo brązowy, albo czerwony, bo nie lubię tych. Mówiłam, że czerwony! Ale zobaczcie, jaka śliczna. Paulina, mówię ci, przekonaj się. Mama cały czas mówi, że mam kupować sobie czerwone rzeczy, a ja tak nienawidzę czerwonego. Ale spójrz, Paulina, to jest po prostu dla ciebie stworzony kwason. Zobacz, dekolt. Nie, no ale fason akurat jest ładny, to przyznam, bo to ma taki dekolt jakby. Zobacz, że będziesz w tym wyglądała ślicznie. No, wydaje mi się, że fason jest w sumie fajny, fajny, się uciąga. Szpanka. To się też uciąga, także spokojnie, jak będziecie brać, to bierzcie sobie rozmiar. No też jest taki akurat na no, was. No nawet mniejszy bym powiedziała. Raczej mniejszy nawet. Jeżeli chodzi o te sukienki. A mnie się bardzo podoba ta sukienka. I wcale nie była jakaś może się taka przekonam. Droga. Ja jakoś siebie nie lubię w czerwonym, ale... Ja mówię ci, będziesz miała taką imprezę jakąś w sam raz. Nie no, ale w sumie ma fajny krój, więc może ten krój pokona kolor i wiecie, jakoś się przekonam. No ale dobra, teraz ja ci coś pokażę. Jeśli mi pokazałaś w moim najgorszym, najmniej ulubionym kolorze, to ja ci teraz pokażę coś w moim ulubionym kolorze, a mianowicie w kolorze różowym. O rany. W takim stylu trochę tie-dye, teraz ten styl jest mega modny.
cały czas mówisz, że coś jest mega modne, no ale o, to jest modne. Bluza jest super. Ona jest taka szersza troszeczkę. O, to coś i dla mnie. Ma większy dekolt. Fajnie, możesz sobie na ramię, na ramię. Tak, na ramię możesz sobie spuścić. Opadać. Nie, no bluzeczka jest super. I ma troszkę krótsze rękawy, tak w sensie. Jak to mówisz? Tak, bo takie trzy Git. Git? No. Git! Jeszcze spodnie do tego. No, bo mówiłam, że komplecik, właśnie to jest kolejny przykład tego, że Moskito ma fajne komplecik. O kurczę. W sensie nie wiem, czy to będzie fajnie wyglądało. Ale to raz, nie wiem, właśnie chciałam powiedzieć, że wydaje nie mi się, ale że fajnie razem kieszenie tak będzie... są i jest takie cieńsze, nie jest takie to jest właśnie, to jest cieńsze, bo tam ty miałaś dresy, to były nie, ja też chyba tego razem nie będę nosiła. Tylko, że tutaj jest taka nogawka bardziej na prosto, co nie? A tam to jest taka... Bufiasta. Bufiasta, no. To jest taka, takie dosyć młodzieżowa, a ja wiesz, już trochę latek mam, także... Fajnie, przesadzam. Just shut up to we didn't pack as if we went and going back. It doesn't matter if it's true. Mi się bardzo podobała. Ja wiem. Mówiłaś mi kiedyś o tym, to jest ta sukienka taka Hiszpanka. Nie wiem, Paulina, tyle czasu namawiałam na tą sukienkę, że tyle razy pokazywałam ją. Ja cały czas ją jakoś omijałam, jak już coś zamawiałam właśnie z Moskito. Ale a nie spodziewałaś się, że mogę cię ją kupić? Byłam pewna, że nie ją kupisz, bo cały czas o niej gadałaś. Właśnie tak się zdziwiłam, że już na początku jej nie pokazałaś. Serio, byłam taka zdziwiona. I właśnie ta czerwona ma podobny krój do tej, tylko że ta jest taka rozkoszowana, tak to się mówi? A tam to jest góra jest bardzo podobna do tej czerwonej. W sumie to identyczna, też taka właśnie w serduszku, co nie? Taka ale fajna będzie na rozpoczęcie roku szkolnego nawet. Można sobie pasek jakiś fajnie założyć. Fajnie też talię będzie podkreślać. Fajnie jakiś ażurkowy pasek by wyglądał brązowy do tego, a ja to fajnie bym cię widziała w tej sukieneczce. Do tego byś założyła pasek brązowy, taki jasny, taki kamelowy. I do tego kozaczki takie krótkie też, takie kamelowe? Fajne kowbojki, no. Jezu, mam już widzi milion stylówek. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało, ale wydaje mi się, że ona będzie całkiem fajna. Mam nadzieję, że rozmiar też będzie w porządku. No i co, teraz ja. Więc jak ty mi pokazałaś sukienkę, ja tobie też pokażę sukienkę. Kolejna różowa! O kurczę. Nie wiem, czy to się spodoba, różowy się uparłaś. No, ja szczerze myślałam, że to będzie miał inny materiał, bo to ma taki właśnie... Myślałam, że to będzie taka bawełna, a to jest taki inny, nie wiem. Ale mi się spodobała, też ma tutaj fajne... Nie, fajnie góra wygląda, bo jest taka luźna. A tu ma takie rozcięcie jakby na nogę. Tu jeszcze masz taki paseczek do tego, góra żeby mi się podoba, bo jest taka swobodna, luźna, więc wszystko, co potrzeba, kryje. Nie wiem, mi się tak to kojarzy z takim twoim krojem, bo ty właśnie lubisz, jak coś jest takie luźniejsze, a wydaje mi się, że właśnie ta sukienka będzie troszkę luźniejsza. Bo nie wiem, czy to nie będzie za szczupła w pasie. Zobaczymy. Może być zielone? Może być zielone. W sumie lubię zielone. To mi się bardzo spodobało i powiem ci, że nawet... Kurde, ale tak nawet nie jest dobry na mnie, bo już... Śmierzałaś! Nie mogłam się powstrzymać! Ej, fajna, to jest taka oversize'owa bluza, nie? Zobaczcie tutaj, jak się suwak... Ty, tu możesz się tak jak ten, zombiaka zrobić. Z siebie takiego... Nie, mumia to się... Ładna, będziemy sobie ją pożyczać, bo jest niby rozmiar S. Ej, ale S. Się tak nie wygląda na ładnie. Robię rozmiar S, ale zobaczę, że będzie wyglądała czadowo. Naprawdę, ona świetnie wygląda. No bo fajne są takie oversize'owe. I nawet... Ale się dziwiam, mówię, nawet na mnie jest też dobre. Dlaczego? Bo ty zawsze mówisz, że ładnie wyglądają dopasowane ubrania, że takie oversize'owe są takie... Ale wiesz, jak worek. Ale Paulinka, też pomyślałam trochę o mnie, także wiesz. O sobie, wiesz, bo ja zawsze pomyślałaś o sobie, super. Ale serio, ona jest dość duża, więc będzie... Nawet dwie się zmieścimy do niej, naprawdę. Wydaje się taka... ale fajnie będzie nie wyglądała. Niepozorna, ale zobaczę, że będzie ci się podobała. W ogóle fajny też kolor, taki ciekawy. Nie mam nic w szafie, co ma taki kolor, serio. No, chyba nic nie mam. Mówimy o bluzach, mam dla ciebie tą bluzę, ale ona się wydaje strasznie mała, więc nie wiem, czy wiesz, czy będzie git. Na mnie jest okej, ale... I to jest też totalnie twój styl. I zobacz na tył. O Boże! Falbana! Lubisz falbany? No lubię falbany, ale nie wiem, czy taka mała. Patrzcie. Takie trochę taka mała na mnie, taki kuperek. No ona jest bardziej dopasowaną bluzą, szczerze, to nie jest oversize. To nie wcisnę, Paula. Tak jak ja to zobaczyłam, to po prostu mówię, o nie, to moja mała. Tylko wolałabym, żeby to było luźniejsze takie. Czekaj, to może od razu pokażę ci jeszcze jedną rzecz, co? Nie, to poczekaj, tak pasują ja. Do tej bluzy w sumie. Nie, teraz ja. No dobra, spokojnie. Teraz ja. O, to jest taka podobna do tej sukienki, tylko że bardziej bluzeczka, nie? Ale zobacz, jaka fajna koroneczka tutaj jest. Fajna. Śliczna. Ej, super jest, no. Ja mam taką podobną, tylko mam na krótki rękaw chyba. Tylko, że ona już jest taka trochę za mała na mnie. Więc mam nadzieję, że będzie w porządku. Śliczny hafcik jest ciekawa, czy ona prześwituje? Nie, ma podbicie. Nie, będzie prześwitywała. Ma podbicie to nie materiał. No. Mam nadzieję, że będzie wyglądała ładnie. Śliczna. Teraz też fajna na lato, bo jest taka cieńsza, co nie.
Na wieczór sobie wyjść na plażę. Zobaczymy, dobra, ale dzięki, się cieszę, też jest krótka, więc ja lubię też krótkie bluzki. No ale dobra, kolejna rzecz ci pokażę. Kolejna rzecz pasuje w sumie też do tej bluzy, ale no niekoniecznie możesz to nosić. Dobra, nie będę się już rozgadać, po prostu proszę. Są te dresy. No. To są takie, że niby dresy, ale one nie mają też takiego marszczenia na dole, więc możesz sobie zrobić tak. Aha. I to będzie wyglądało super. Fajnie. Tak, wiesz, sobie zawinąć. I zarzek to super wygląda. Nie wiem, czy te rzeczy za mnie będą na mnie za szczupłe. I w ogóle on, patrzcie, to takie miluśne jest w środku. No ciepłe bardzo. Fajne. Bardziej na zimę bym powiedziała, bo na wieczór taki chłodniejszy. No ale wiesz, masz nie no, ładne, tak, ładne, ja nie mówię, że, nie, zimę, więc... że fajne, fajne, podoba mi się, tylko nie wiem, czy ja się w to wcisnę, o. To będzie hicior. Mam nadzieję, że to ci się spodoba, bo to jest materiał może trochę babcina, ale zobaczysz, jaki fajny krój. Oj, ja, no ładne. Ej, faktycznie materiał jest babciny, to przyznam, ale mimo wszystko... Wygląda ciekawie, naprawdę ciekawie i może wyglądać ładnie, taka elegancka, patrzcie jaką jak jest. Się zakręcisz to... O matko! Całego koła chyba. Fajna jest. Ale no i rękawki, tutaj, oczywiście w ogóle też bez stanika można ją nosić, bo na tym masz podbicie takie. Rękawki, zobacz, są takie bufki, ja uwielbiam takie bufki, bo właśnie ja strasznie nie lubię u siebie tego, że mam dość grube ramiona, ręce. I jak mam bufki, to ty, ale tak fajnie można to jak zakryć. Fajnie wyprofilowane jest tutaj na biurku. No mówię ci, że można nawet bez stanika to nosić. No. Może być fajnie. Zobaczcie, z tyłu suwacze, piękna jest ta sukienka. I w sumie powiem ci szczerze, że nie wiem, czy to też nie jest mój faworyt. Tak patrzę, jeżeli chodzi o krój i w ogóle. Mm-hmm. Naprawdę fajny, mimo że materiał... Ta skratka jest fajna i ta, no nie? No, no i jeszcze ta niebieska pierwsza też mi się spodobała. O, tamta też była ładna. No i mimo, że ten materiał jest taki, wiecie, kwiacisty, taki nie w moim stylu, to zapowiada się ciekawie i myślę, że może bardzo ładnie leżeć, ale to wiecie. Widzę coś ładnego, widzę, widzę. To jest taka bardziej bluza, taka bluzka. No to mi się podoba. To jest trochę krótsze, więc nie wiem, czy to nie ale będzie za fajna, krótkie, ale zobacz, jaki fajny ma rękawki. No, taki, wiecie, masz, szersze. Ale nie, tu też... masz ściągacz różowy, tutaj fioletowy i tu zielony. Nie, no, no takie pastelkowe, jest urocze. No, to jest, to mi się podoba bardzo. No, to jest chyba najfajniejsza rzecz. Oczywiście z napisem Mosquito, ale fajna. Nie, tam mi się bardzo podoba. Bo ty lubisz też takie wpaski rzeczy, więc myślę, że to będzie... Śliczna jest, przede wszystkim taka luźna, swobodna. Ja takie rzeczy uwielbiam. Dobra, no już po ostatniej rzeczy, to już co, dajemy sobie? Nie, no już, no tak, ostatnia rzecz, a to już jest taki drobiazg, ostatnia rzecz to po prostu... No to umiesz drobiazg! Musiałam coś kupić, żeby... Żeby doszło do 2000, żeby było ceny. Już tak równo. To jest zwykły t-shirtik taki. A to jest też... bardziej... T-shircie, to jest taka dopasowana bluzeczka. No super, jest. Ale fajna jest taka do wszystkiego, można założyć. Ja wam powiem, że z Mosquito też mam właśnie taką bluzkę, tylko że taką... A czy jest napis Mosquito? Nie. Ona jest taka klasyczna. Ja wiem, bo ja ją widziałam też, nawet ja sobie ją widziałam, dobrze, że nie kupiłam. Bo ja mam taką samą, tylko że z takim tie-dye'owym wzorem, w takim tie-dye'owym pastelowym wzorze. Trochę. Troszkę tak, ta jest cieńsza, ale to jest lepiej nawet. Lepiej, i to jest taki prawdopodobny, więc to jest zarąbiste. Ja uwielbiam takie bluzki i takie krótkie też, super do spodenek wygląda. A ja tobie wzięłam czarną, no w sumie taki ciemniejszy kolor, ale stwierdziłam, że tam są same jasne. Ale potrafię, że tam coś się świeci, co tam jest. Co się świeci? A, napis. Mosquito. Taki holograficzny, fajny, no. Fajny. No przyda fajnie mi się też taka ciemniejsza. Ale w ogóle ja widzę, jakby ten napis był niebieski, a w nagraniu wygląda jakby pomarańczowy. Nie wiem, tak się mieni na różne, jak lusterko. Różne kolory, no. Ale podoba ci się? Ja myślę, no, że wiesz, no, na pewno mi się przyda. Ci, bo nie mam mówię, że brakuje ci. Bluzek. No właśnie, mówię, że brakuje ci. A czasami do czegoś potrzeba założyć. Mm-hmm. Do jasnej spodni, to tak. Dokładnie. Ewidentnie. Tak. Nie, to jest super fajna. No, jest tak mi dużo. Też najbardziej podoba ta sukienka zielona, jestem jej najbardziej ciekawa. Myślę, a że moim faworytem ten dres z panterką też. A mi się podoba ta niebieska. No, no jest, jest po prostu śliczna. Prześliczna. No, jeszcze ten w ogóle kolor. Mam wrażenie, że niebieski do mnie pasuje, mimo że kiedyś byłam taka troszeczkę źle nastawiona do tego koloru, ale wygląda super. I też mi się podoba to dopasowana. Ja jestem wielką fanką, tylko nie wiem, o co chodzi z tym. No to trzeba chyba urwać. To jest chłometka tak jakby. No ale dobra, tak czy inaczej, tym akcentem możemy zakończyć dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Zostawicie łapkę w górę, subskrypcję i napiszecie jakiś miły komentarz. No i co? To zobaczymy w kolejnym odcinku, nie? Może, no nie wiem, nie, czy ja jeszcze proponujcie będę... w komentarzach jakieś odcinki z moją mamą, może coś jeszcze wymyślimy ciekawego. Nie będą chcieli, żebym ja występowała. Polubili cię, myślę. Nie. Myślę, że tak.
No dobra, więc kończę tym akcentem, więc buziaczki i papatki! Woo!